Witam w kolejnym odcinku setnym. Tak, setnym, to jest setny odcinek. I naprawdę przepraszam, że czekaliście na niego miesiąc więcej, ale wreszcie jest, wreszcie jest 100 odcinków. I w ogóle, więc przepraszam, że przerwała mi mama po prostu, ale no jest wreszcie Tobi 100 i są fajne rzeczy. Muszę opowiedzieć o studiu, które widzicie za mną. Już nie ma brzydkich rzeczy, dookoła mnie nie ma brzydkich rzeczy. Wszystko posprzątałem, ustawiłem sobie lampy i mam teraz... Kupiłem to studio za 280 zł, tą plałdekę i to wszystko. Tyle kupiłem, bardzo tanie, ale było powystawowe, ale wszystko jest okej z tym. Więc to jest wszystko okej, bo może było to powystawowe. A jest okej wszystko. I kupiłem to za 280 zł. Kupiłem lampy, wszystko tu było w tym zestawie. A wreszcie jest Tobi 100 i z tego najbardziej się cieszę. Bo normalnie tyle czekałem na ten odcinek. Łatek płacze, bo mama wyszła. Teraz mi chce do pokoju wejść. Sorry, wpuszczę go, sorry. Wpuszczę go tylko. Wchodź jak chcesz. Jak ty tu przeszłeś? No właśnie, jak chcesz. Tylko że tu nie przejdziesz. Bo tutaj mamy ścianę przed Łatkiem. No Łatek, dobra, ale mi tu nie płacz. Dobra, sorry, wpuściłem Łatka, on tam jest. Pokazać mu? Patrzcie, tam jest Łatuś. Łatuś, pokaż się! Widzicie? Jest tam. No i dobra, wreszcie jest ten odcinek setny. Pokazać wam studio. Już wam pokazuję. Tu jest lampa. Łatuś, nie płacz mi. Tu jest druga lampa, tu jest trzecia lampa. A w środku tych lamp jest... tak jest. Więc jest tam taka żarówka. Bo czekajcie, muszę coś zrobić z tym Łatkiem, żeby on mi tu nie płakał. Bo on mi tu płacze i wam przeszkadza to. On mi płacze, bo on myśli, że ja mu otworzę drzwi, a ja mu nigdy nie otworzę, bo on ucieknie na ulicę. No widzicie, zrobię cięcie, ale no widzimy się za chwilę. No bo wiecie, no Łatek tak płacze. Ale to nie jest ten temat tego odcinka. Tylko go wyprowadzę. O kurde, muszę wyzumować. Czyli tak, Łatek jest tam, trochę go uspokoiłem. I teraz tak, co mi na przykład, tak jak w tamtym odcinku, co mi na przykład... W Tobie 50, ale będzie jeszcze lepszy ten odcinek, więc spodziewajcie się, że po Tobie 100, czyli po setnym odcinku, będzie jeszcze lepsze odcinki niż były, ale to dopiero teraz. To będzie dopiero po tym odcinku, a on prawdopodobnie jutro, nie wiem o której godzinie, wyjdzie. Nie wiem jeszcze. No dobra, i gadamy o sprzęcie, którym ja mam. I właśnie pierwsze to jest to kamereczka, już ją znacie. Tobie 50 kręciłem kamerką Panasonic, tak jak Lumix Panasonic, to jest brak karty, a to jest Lumix. I tutaj możecie zobaczyć, że tutaj jest statyw Gorilla i pokazuje, i Lumix na statywie. I dobra, i właśnie to jest ta kamerka. Później jest jeszcze jedna rzecz, nowa rzecz, która już był film, jak ktoś nie oglądał, to warto obejrzeć. To jest kamerki Mini DV, ta kamera. I ta kamera to jest Panasonic MD
10 tysięcy, to jest nazwa. Ładna, profesjonalna kamera za... I ona kosztowała? Bo ja na nią długo zbierałem, a później... Nie wiem, nie pamiętam. To było, no, powiedzmy kilka miesięcy temu, więc ja już nie pamiętam, nie mam takiej pamięci. Ale była na pewno droga. To jest profesjonalna kamera. Ona chyba, widziałem ją na internecie, teraz jak patrzałem, za 3000 ileś złotych, ale dokładnie nie wiem, ile ona teraz kosztuje. No teraz patrzałem, ale nie wiem, ile wtedy kosztowała, te kilka miesięcy temu. Pewnie może trochę drożej, ale to jest już nieważne. I teraz tak. Pamiętacie tego Canona? Naprawa Canona. O, jest popsuty ten Canon. O, on już w ogóle nie będzie działać. Mam nadzieję, że będzie, ale ja go tak naprawiam długo i on nie będzie działać. Ale za to ten obiektyw jest bardzo dobry. Bardzo dobry z Canona, ale mam też Sigmy. Sigmy mam obiektyw i ten obiektyw Sigmy mam tu. O, proszę, tu jest aparat Canon, a tu jest obiektyw Sigma. Gdzieś to będzie widać? Tu. Niech mi go tu. To, o, to. Tu pisze Sigma. O, widzicie, Sigma. No to jest obiektyw Sigmy. I on ma taki zoom. On się tak wysuwa. I on kosztował... Kurde, nie pamiętam. Bo to był tata aparat, ale tata mi go dał. Za to, że coś tam zrobiłem. Dla niego to tata mi dał aparat, który jest wart... Tak, czekaj. Obiektywy Sigmy są warte, nie wiem, nie ma co gadać o pieniądzach, bo to nie wiem, to jest drogie chyba, bo takie duże obiektywy są drogie. Później, co mam jeszcze u siebie, aha, statyw Gorilla Pod, ten statyw, czyli teraz czym ja mam zrobić zdjęcie, kurde. Czyli ten statyw, Gorilla. Muszę zrobić zdjęcie tym aparatem. Bo nie mam, telefonu tu nie mam. A i nie mam innego tego. Czekajcie, muszę to z daleka zrobić. Wymienię obiektyw, poczekajcie. Bo muszę jakoś wam to pokazać, ten statyw. Albo pokażę wam go w lustrze na końcu odcinka. To okej, okay, to na końcu odcinka wam go pokażę. To okej. Okay. To na końcu odcinka, a na razie co jeszcze mi służy? Na przykład mam jeszcze jedną kamerę M3500, ale no to już ją wam przyniosę. Ta kamera M3500. O! Ona mi kosztowała 850 zł. Tanio, nie? Ale to jest kamera na VHS. Jakby coś, to tu się drzwiczki otwiera. Więc no może trochę drogo jak na taką kamerę. Ale ona w pełni... Co? Łe, kurde, akumulator się rozładował. Ja w ogóle zapomniałem. Muszę go później naładować. Więc to jest kolejna kamera. I później jaką jeszcze? Ją można już odłożyć. Kolejną rzeczą, co mi w ogóle służy do... A właśnie, po Tobisto, po odcinku z namiotem, który już nakręciłem przed Tobisto, będzie ten odcinek, to będzie 101, po 102 to będzie właśnie ten test. Ten test już jest zmontowany, wygrawerowany z tego, z kasety i już jest wszystko na cyfrowe. I jest już ten test zmontowany. A teraz tak. Co mi jeszcze służy w nagrywaniu? Służy mi GoPro Hero 7, ale... Kurde, zostawiłem je... No.
W tym namiocie to jest też. A tutaj są dwie kamerki. SJ-cam S-line. I właśnie jeszcze inne rzeczy są, to mikrofony. Tu jest pierwszy mikrofon, ten duży, wiecie. Właśnie z niego teraz korzystam, nie chcę go ruszać, bo teraz tak jest i niech tak będzie, bo będzie tak dobrze. Później jest kamera M5, widzieliście ją. Nie chcę już mi się jej wyciągać, bo ona jest tam włożona w półkę i ona wysoko tam jest. I nie chcę mi się jej wyciągać. I jeszcze nie wszystkie rzeczy, bo na przykład te lampy mi służą do nagrywania, już je wam pokazywałem. Później na przykład co mi jeszcze służy do nagrywania? Na przykład ten statyw, o, on mi służy do nagrywania, to jest taki mały statywik. Później mi do nagrywania służy... Nie, bo ja się pomyliłem. Do nagrywania mi służy jeszcze to. To jest uchwyt do GoPro. Taki wiecie, nie? Taki... Tutaj jest izolator. On mi też czasami w nagrywaniu pomaga. Będzie pomagał. Dowiecie się w jakimś tam odcinku, do czego on mi pomaga. Miałem jeszcze głowicę do statywu takiego, który mi się popsuł, ale tak samo głowica się w tym statywie popsuła. A statyw nie wiem, gdzie jest. Później do nagrywania służy mi to, że to mi służy, żeby synchronizować mikrofon. Jak trzaśniesz to... I tutaj jest kreda i można napisać. Do nagrywania ten aparat, uwaga. No ale rzadko nim nagrywam, naprawdę rzadko. Chyba jeszcze nigdy nim vloga nie nakręciłem, na serio, no, nigdy. Tak jak na większości tutaj aparatów nie nakręciłem vloga, mam ich dosyć dużo. Ale tylko w Nelmixie, na tym jak jeszcze działał, a później na telefonie i na niczym więcej. I na niczym, oj, do nagrywania oczywiście. Gimbal, co to musi być? No, zawsze się przyda. Musi być gimbal. Oczywiście Gorilla Pod też musi być. Tak samo, co jeszcze mi służy do nagrywania? Ten telewizor, już wam go pokazywałem. W Tobi 50. Macie tu film. O, już mieliście ten film i taki, do tego mi ten, ale fajny efekt, taki w dal. Teraz nie używam go, na serio. Mam tutaj taki ekranik do góry Lumixa przyczepiony i z tego korzystam. I też z wychylanego ekranika, co mam tutaj. Tutaj mam taki ekranik wychylany. I tu mam jeszcze taki do góry wielki ekran. Sobie przyczepiłem. Taki kupicie za... Nie pamiętam ile. No i teraz program do montażu. Uwaga, to będzie... montuję na Movavi Video Studio, ale Tobi 101 już będzie na DaVinci Resolve 15, czyli program teraz będzie też na programie Movavi Video Studio, ale później już będzie tak na wymianę z DaVinci Resolve. Później już wam pokazywałem to blaszane, to takie gównko. O, takie blaszane, to taki rig, co sam zbudowałem. To jest jeszcze po statywie Gorilla Pod jestem i tu są aparaty, wszystkie tam je widać. I właśnie, i teraz powiedziałem już o tym, ale trzeba fajnie kręcić odcinek. Dlatego to się nie kończy na studiu, bo wychodzę z domu i tam będzie jeszcze fajniej. No i będę różne rzeczy tam robił. Jeszcze GoPro muszę przynieść. To je przyniosę, poczekajcie chwilę. Tu jest GoPro. Tylko nie ma karty. Muszę kupić. A
czekam, aż galerie otworzą, bo jest teraz weekend. I tak w ogóle są wakacje. Macie kawałek filmu, który nagrałem z zakończenia. To był ten film i naprawdę to było zakończenie. I mam wakacje, jest teraz niedziela, chyba. Albo nie wiem, który. Nie patrzałem. Tu jest, to mi służy jeszcze do kręcenia. Teraz jest inny mikrofon podpięty. W zasadzie nie ma żadnego chyba. Nie, no nie mam żadnego podpiętego, bo mikrofon w Lumixie jest bardzo dobry. Statyw mniejszy Gorilla Pod, taki mały. Ten co mam to jest ogromny, duży jest, taki gdzieś, o taki, o, takimi nogami wielkimi. Nikon P1000, jak zwykle, musi być, nie? No to mamy tutaj dron DJI Phantom 4, ale Nikon to... Patrzcie. Fajny jest Nikon. Możecie sobie zobaczyć. No i tak wygląda Nikon P1000. To mi też służy. I teraz idę po drona. DJI. Jak DJI zrobi drona, to naprawdę jest nieźle. Kręci w 4K. Ale naprawdę maszyna niezła. Tyle już zrobiliśmy przelotów, nawet przemaszcie zrobiliśmy. Oczywiście film został zmontowany, czeka na opublikowanie. W zasadzie dużo filmów czeka na opublikowanie. Przed Tobi 100, bo miałem 99 i by było dziwnie, jakby Tobi 100 był odcinkiem 103 albo 108. No właśnie, więc... No takie to jest, że trzeba później to zamieścić. Pamiętacie odcinek ze śrubą rzymską? Cały czas ją mam. Mam więcej ich. Takie wielkie. Tak jak zjazd na linie. O, to są też śruby rzymskie. I DJI mi służy to teraz pchełka, czyli mały mikrofon, co tutaj podpina się. Tu, co jeszcze mi służy? A tak w ogóle pokażę wam izolator kołpakowy. Ja pierdziu. To jest ten izolator. Wiecie ile to waży? Wiecie ile to waży? To waży, nie wiem. Nie wiem ile to waży, ale musiałem je rozłączyć, bo były takie ciężkie, że się zrobiła dziura w podłodze. Tak, zrobiły się takie w panelach. Od tego izolatora musiałem go rozłączyć na dwie części, bo by jeszcze się zerwał. Oto, zobaczcie przy mojej twarzy, jakie to jest wielkie. Jestem przy mojej twarzy, to jest. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Przecież to jest ogromne. I jakie ciężkie. O, jeszcze mam kilka innych izolatorów, których wam nie pokazywałem, a zbieram. A to na temat na osobny odcinek. A na razie przenosimy się na dwór. Tylko jeszcze myślę, co by tu jeszcze pokazać. Na przykład. A co mi jeszcze służy? To jest taki. O, to jest taki. Wiecie, że taki. Do tego, że tak z nieostrości w ostrość. Mogę nawet zrobić taki film kiedyś. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach. Później mam jeszcze taki kot. Taki kot na mikrofon. I co tu jeszcze? I chyba nic po prostu. Mam jeszcze dużo z tego. Pokażę. I jeszcze tam warto pokazać coś.
Jest upalny dzień, więc mi wybaczcie, że nie mam tych spodni. Na przykład to jest aparat, który no, działa jakoś. A on jest taki niefajny nawet. 3 razy zoom. Taki fajny aparacik. Dobra, przenosimy się na dwór, tam zrobię dalszą i końcową część vloga. Więc przenieśliśmy się na dwór. Tutaj jest namiot, na którym robię noc wczoraj, ale jeszcze tego odcinka nie macie. Będziecie mieli go pojutrze. A na razie no, na odcinek setny coś się to robi. No to już się pożegnam później, za chwilę. Dobra, chodźcie. I teraz idziemy. Co fajnie. Tu był namiot, nie pokazuję wam go. Pokazywałem go w tamtym odcinku, a jak go nie widzieliście, to zobaczycie go już za niedługo. Idę gdzieś w cień, bo tu jest za gorąco. Tu jest za gorąco. I tutaj szczepię sobie. No dobra, więc niestety skończyła mi się karta. Pożyczyłam niestety od Nikona, bo jak wiecie, ile te pliki zajmują, już wam mówiłem, więc... Więc już muszę się żegnać. Wszczepiłem Lumixa do poręczy i teraz no, mogę powiedzieć w sumie, że jeśli film ci się spodobał, to zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Tutaj masz instrukcję. Jak ci się film nie spodobał, to daj łapkę w dół i nie subskrybuj kanału. To nic takiego. No i to tyle w odcinku. Ja się żegnam, a wy dostaniecie pewnie jakiś fajny obrazek. No więc... na razie, widzimy się w kolejnym odcinku. Koniec. A to jest ten statyw. Dobra, macie to fajne ujęcie.